Hej kochani, dzisiaj będzie trochę inny film, ponieważ będę testować zabieg. To jest zabieg keratynowego prostowania włosów. Wpadła właśnie do mnie Paulina z Blondie Baru, która dojeżdża w okolicach, w Warszawie i w okolicach, dojeżdża do klienta i robi taki zabieg o wiele taniej niż jest to w salonie. Ja postanowiłam zdecydować się na taki zabieg nie dlatego, że mam jakieś zniszczone włosy, bo one jak widzicie są błyszczące i są dosyć zdrowe, naprawdę są ok. Zresztą Paulina też je oglądała, mówi, że spoko, ale ja mam problem z końcówkami. Podczas wakacji właśnie one są takie pomięte, nawet nie to, że rozdwojone, bo nie mam dużo rozdwojonych teraz włosów, bo je troszeczkę podcięłam, ale po prostu nie są już takie, wiecie, świeże końcówki i chciałabym właśnie o to zadbać, żeby się tak nie plątały podczas czesania, żeby po prostu łatwiej było mi je ogarniać latem, bo latem mi właśnie bardziej wysychają. Także o te końcówki mi głównie chodzi, o to, żeby się nie robiły takie strąki na włosach, żeby one się tak właśnie nie zlepiały, żeby po prostu były takie ładnie wygładzone. Tym bardziej teraz, kiedy właśnie mam wyjazd i chciałabym, żeby te włosy wyglądały ładnie, a nie chcę ich po prostu ścinać. Na pewno się nie wybiorę w najbliższym czasie do fryzjera. No więc zaczynamy. Będę Wam pokazywać po kolei, co będziemy robić. Słuchajcie, włosy są umyte szamponem oczyszczającym i zabieramy się za prostowanie, a później za nakładanie keratyny i makijaż już prawie popłynął. Mam już produkt nałożony na całe włosy, troszeczkę mnie szczypią oczy, ale to normalne. I teraz tak 25 minut czekam, no jestem bardzo ciekawa, będziemy to suszyć, później prostować, więc jestem ciekawa, jakie będą rezultaty. Hej, już jestem po zabiegu, jak widzicie, totalnie proste włosy. Końcówki też ogarnięte już. I Paulina była u mnie tak około 1,5 godziny, coś takiego to zajęło. I powiedziała, że włosy będą na początku właśnie takie delikatnie obciążone, nie będą uniesione u nasady. One są teraz zupełnie takie właśnie wyprostowane i tutaj czuć, że jeszcze coś na nich jest właśnie. Keratyna została wprasowana w moje włosy. I efekt taki pełny będę miała po myciu, czyli za 2 dni, bo przez 2 dni teraz nie mogę mieć włosów. Muszę pozwolić keratynie działać i tam osiąść na moich włosach, tak? Zabieg ma starczyć na 3 do 5 miesięcy. Jest polecane osobom, które mają włosy puszące się i takie trudne do ujarzmienia, trudne do układania. I to jest zabieg, który właśnie wygładza włos, regeneruje go. Ale przy bardzo kręconych włosach będzie na pewno potrzebny więcej niż jeden zabieg i trzeba ten zabieg częściej powtarzać niż co na przykład 5 miesięcy. Przy takich włosach jak moje nie trzeba tego robić bardzo często. Także pierwszy raz miałam robiony ten zabieg. Na pewno wrócę do Was za kilka dni i Wam o tym opowiem. Ale już teraz chciałabym Wam powiedzieć, że na hasło stylizacji macie 15% zniżki. Właśnie gadałam się z Pauliną, jakby tutaj, co by tutaj Wam podarować. Ona powiedziała, że od siebie chciałaby Wam dać za moim pośrednictwem zniżkę. Także jeżeli do niej napiszecie, umówicie się, to będziecie mieć ten zabieg taniej. A powiem Wam, że przy takiej cenie, cena podstawowa przy długich włosach to jest 300 zł, przy krótkich 220, to 15% już robi różnicę. No i tak jak mówiłam, zabieg jest o wiele tańszy niż w salonie, a produkty są te same, są naprawdę bardzo dobre produkty, Paulina ma je prosto od producenta. Także to tyle na razie, wracam za kilka dni i ocenimy sobie włosy, jak już je umyję sama. Hej kochani, wracam do Was po 3 tygodniach od keratynowego prostowania. Chciałam Wam pokazać moje włosy tak, jak wyglądają po tym, jak wstałam. Tutaj nie są w ogóle ułożone, absolutnie nie są wyciągnięte na szczotkę, są po prostu rozczesane. Także tak wyglądają moje włosy. Są gładkie. Końcówki już mi się tak bardzo nie mechacą, ale co jest dla mnie najważniejsze, te włosy nie są płaskie i nie straciły swojego kształtu, także jeżeli teraz mam trochę pogięte włosy, to dlatego, że spałam i jeżeli je zakręcę, to będą się trzymały i nie są zupełnie takie płaskie, prościutkie, gładziutkie. Tego bym nie chciała, bo nie chciałam, żeby moje włosy były inne niż były. Chciałam po prostu wygładzenia i żeby były łatwiejsze do rozczesywania i takie właśnie są. Także z zabiegu jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że moje włosy mimo wszystko są podatne na kręcenie i że właśnie nie straciły swojego kształtu. Przez 3 dni po zabiegu włosy przepięknie pachniały kokosami, nawet po myciu, to taką czekoladą, kokosami, czymś takim, co było w tym preparacie. Z tego byłam niesamowicie zadowolona. I później już bardzo dobrze mi się je rozczesywało. Nie czułam na nich żadnej tłustej warstwy już po umyciu. Po tym pierwszym umyciu było już ok. Także bardzo fajnie. Z zabiegu jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę go powtarzać, ponieważ o wiele łatwiej mi się teraz rozczesuje włosy, o wiele łatwiej mi się z nimi pracuje.
I są po prostu gładkie, wystarczy je rozczesać i naprawdę spoko wyglądają. Także polecam Wam, jeżeli chcecie takiej regeneracji, właśnie wygładzenia, niekoniecznie po to, żeby bardzo wyprostować włosy, chociaż podobno osoby, które mają bardziej puszące się włosy, taki bardziej, wiecie, puszek, meszek, to one są gładsze. Odsyłam Was oczywiście do stronki. Ze swojej strony polecam, jest to świetny zabieg, warto sobie czas do czasu zrobić. No i to tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, ten test Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę, jeżeli tak, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!